już trzecia edycja targów Innoform, zorganizowanych w sercu Doliny Narzędziowej, słynącej z produkcji narzędzi i przetwórstwa tworzyw polimerowych. W tym roku przyjechało do nas 360 firm z 16 krajów. Mamy bardzo dużo nowości na targach, stworzyliśmy strefę kariery. Możemy tutaj spotkać producentów form, producentów narzędzi skrawających, narzędzi specjalnych, producentów obrabiarek, drukarek 3D, oprzyrządowania technologicznego. Nowością tegorocznej edycji jest również strefa usług przemysłowych. Targi są typowo dla firm narzędziowych, czyli produkujących formy wtryskowe. Oczywiście są tu też przetwórcy, ale skupiamy się tak naprawdę na wszystkim, co związane jest z formą wtryskową. Rynek się powiększa, to zużycie tworzyw sztucznych bardzo mocno ewoluuje, jest tego coraz więcej, prognozy też są większe. Nawet te wszystkie rzeczy, które są związane z ekologią, powodują tylko, że pojawiają się nowe materiały, bardziej biodegradowalne, ale to cały czas jest rynek bardzo postępowy. Pracujemy pierwszy raz nad wspólnym wyrobem, testujemy taką współpracę z uczelnią, czy jesteśmy w stanie razem opracować nowy produkt. Z drugiej strony bardzo mocno pracujemy nad edukacją. Ponad 450 uczniów z regionu przyjedzie, żeby zobaczyć te urządzenia, które tu są wystawiane. Prezentujemy przede wszystkim wyroby, które mają usprawnić pracę ludziom z przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Mają przede wszystkim przyspieszyć możliwości wymiany form wtryskowych, jak i wyeliminować potencjalne błędy podczas tej operacji. Także wszystko to, co jest potocznie nazywane SMEDem. Całe przetwórstwo tworzyw sztucznych jest bardzo dynamicznie rozwijającym się segmentem. W związku z powyższym nie ma czasu na jakieś przestoje bądź też błędy popełniane przez pracowników. My proponujemy rozwiązania, które znacznie przyspieszą proces zmiany formy, jak i wyeliminują błędy. Produkty, które oferujemy do przemysłu formerskiego, są to tarcze do cięcia, tarcze do szlifowania, również takie drobne elementy, tak zwane polifleksy, materiały włókninowe. My wychodzimy z tego założenia, że nie dajemy klientowi samego rozwiązania, tylko staramy się mu pomóc wdrożyć narzędzie bezpośrednio w zakładzie. Dobrać odpowiednią granulację, dobrać odpowiednie narzędzie, tak żeby klient był zadowolony od samego początku do końca. W ogóle wymagania rynku też się zmieniają. Klient zaczyna szukać narzędzi, które ułatwią mu proces produkcji. W swojej ofercie posiadamy stanowiska mobilne robotów współpracujących południowo-koreańskiej firmy Hanwha wraz z systemami mobilnych jednego z czołowych producentów europejskich. Na targach prezentujemy właśnie owe stanowiska dedykowane do obróbki maszyn, do obróbki CNC, do wtryskarek, do tego typu różnego rodzaju urządzeń. Tego typu roboty na rynku wyróżniają się tym, że na swojej ostatniej osi mają system diodowy sygnalizujący stan pracy robota. Ich zasięg, zakres oraz ładowność jest wyższa niż w przypadku konkurencji. Jakość wykonania, są one stworzone z odlewów aluminiowych, dzięki czemu są one stabilne, dzięki czemu one mogą pracować również w branży, gdzie środowisko wymaga klasy czystości ISO 2. Bardzo cieszy nas fakt, że te targi rozwijają się z roku na rok. Jest to poparte opiniami zarówno naszych wystawców, jak i klientów odwiedzających targi. Już dzisiaj chciałabym zaprosić wszystkich na kolejną czwartą edycję targów Innoform w przyszłym roku.